jak odpoczynek. To może Was zdziwić, że w ramach rekolekcji wielkopostnych mówimy o odpoczynku i od razu chciałbym powiedzieć, że odpoczynek jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu duchowym. Bardzo istotną rzeczą w życiu duchowym, być może ważniejszą niż praca. Od razu powiem, do odpoczynku zmierzamy. Przecież my życzymy naszym zmarłym wiecznego odpoczywania. I zaraz sobie zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, są cztery modele odpoczynku. Wszystkie są dobre, ale czwarty jest najlepszy, dlatego że jest specyficznie Boży. Pierwszy rodzaj odpoczynku to jest taki, że regenerujemy siły po zmęczeniu. Wiadomo, ja po prostu muszę odpocząć, muszę się zregenerować. Drugi rodzaj odpoczynku to jest taki, że zrywamy z pewną rutyną. Odpoczynek jako zerwanie z pewną szarością, codziennością, zwyczajnością, rutyną. Wyjeżdżam na wakacje do nieznanego kraju. Trzeci rodzaj odpoczynku, to Rzymianie go lubili bardzo, nazywali go otium. To jest taki rodzaj odpoczynku, który polega na tym, że ja sam wyznaczam sobie zawartość mojego czasu. Czyli nic z zewnątrz nie każe mi niczego robić. No to wiemy doskonale, nie? Dzień wolny, czyli taki dzień, gdzie nie muszę iść do pracy na tę godzinę, gdzie nie muszę siedzieć półtorej godziny na wykładzie i tak dalej. Mój czas należy do mnie. To jest trzeci rodzaj odpoczynku. Sam fakt, że mogę zaplanować sam swój czas, to jest rodzaj odpoczynku. Ale zwróćcie uwagę, te wszystkie rodzaje odpoczynku nie pasują do Pana Boga. A przecież jest powiedziane, że Pan Bóg po dziele stworzenia odpoczął. Nie potrzebował się regenerować, nie potrzebował zrywać z rutyną, no i jeszcze do tego nikt Panu Bogu nie wyznacza, co ma robić. Nie? A jest powiedziane, że Pan Bóg odpoczął. No to o co chodzi? No i to jest ten czwarty rodzaj odpoczynku, najwspanialszy i najlepszy. Czwarty boski, chrześcijański rodzaj odpoczynku. To jest odpoczynek, który polega na radowaniu się, zatrzymaniu się z podziwem, z radością i wdzięcznością nad dobrem zdobytym i nad miłością już osiągniętą. To jest taki odpoczynek, gdzie cieszymy się tym, co zostało dobrze zrobione i cieszymy się tą miłością, którą już mamy. Bardzo fajna rzecz, ale tego się trzeba nauczyć. Jak widzicie, warunkiem takiego odpoczynku jest po pierwsze zmęczenie dobrą pracą, dobrą, solidną pracą, a po drugie miłość, najzwyczajniej w świecie miłość. I dlatego życzymy zmarłym wiecznego odpoczywania, bo oni po całym życiu będą patrzyli na to, co dobre w swoim życiu i się tym cieszyli i będą radowali się miłością Boga. Każdy rodzaj odpoczynku jest dobry. Dla nas ludzi. Powinniśmy się regenerować, powinniśmy zrywać z pewną rutyną i powinniśmy rzeczywiście też mieć takie momenty, że sami decydujemy, co robimy. Ale ten czwarty rodzaj odpoczynku jest najważniejszy, bo on nas czyni podobnymi do Pana Boga. Zadanie. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film, ale to jest zadanie na najbliższą niedzielę. Przeżyjcie najbliższą niedzielę w ten czwarty sposób odpoczywania. Wedle tego czwartego sposobu odpoczywania. To znaczy, poświęćcie cały dzień na to, żeby ucieszyć się dobrem, które jest w waszym życiu i zacelebrować, przepraszam za to niepolskie słowo, ale zacelebrować miłość, która jest w waszym życiu. Do innych ludzi, do Pana Boga.